Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w sobotę 4 września i na dzisiejszy dzień chciałbym przytoczyć następujące Słowo Boże z drugiej Księgi Mojżeszowej i z Dziejów Apostolskich. Położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I słowo Adama Mickiewicza: kto się Boga boi, ten się nic nie boi. Rzeczywiście mamy dzisiaj do czynienia z bardzo ciekawym fragmentem biblijnym, słowami apostoła Piotra. Jest to fragment Dziejów Apostolskich, który opowiada o konflikcie, jaki pojawił się w Jerozolimie już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy to pojawił się konflikt pomiędzy apostołami głoszącymi naukę Chrystusa a Sanhedrynem. Ten, korzystając z władzy nadanej mu przez Rzymian, zabronił apostołom nauczać, a później wtrącił ich do publicznego więzienia. Ci jakimś cudem z tego więzienia uciekli i znów rozpoczęli nauczać w synagodze. No i wtedy decyzją arcykapłana zostali znowu aresztowani i przyprowadzeni. Na pytanie, dlaczego tak, a nie inaczej czynili, apostoł Piotr odpowiedział twardo: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I stąd właśnie te piękne słowa. Z czasem stały się one takim, moglibyśmy powiedzieć, mottem czy dewizą wszystkich chrześcijan. Stanowiły podporę, wsparcie, bardzo jasną wskazówkę, jak należy się zachowywać w trudnych sytuacjach, kiedy stoimy przed bardzo trudnymi wyborami. W sytuacji prześladowań, w sytuacji konfliktów z władzą, która domaga się od nas niechrześcijańskiego postępowania, czy też na przykład w kontekście moralnych, etycznych wyborów, które stoją na drodze każdego z nas. I właściwie przez te 2000 lat, które dzielą nas od wypowiedzenia tych słów, niewiele się zmieniło. Te słowa są wciąż aktualne, nadal aktualne i zawsze będą aktualne w życiu każdego człowieka, który uważa siebie za chrześcijanina. Tak naprawdę ta zasada Piotrowa weszła do kanonu kultury społeczeństw zachodnich i przypomina nam o tym, że naszym moralnym wymogiem jest postępowanie zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie z nauką Chrystusa, która powinna być dla nas najwyższym prawem. No nawet wtedy, kiedy ta decyzja, ten wybór związany jest z dużą, wysoką ceną, jaką przyjdzie nam zapłacić. No i tak jest i dziś właśnie. Życie stawia przed naszym społeczeństwem, przed Kościołem jako społecznością ludzi, czy w końcu przed każdym z nas z osobna wiele takich sytuacji i każe nam podejmować wiele takich wyborów. I dlatego potrzebujemy bardzo dużo mądrości, rozwagi, odpowiedzialności i wiary, by zawsze wybierać to, co właściwe, nawet wtedy, jeśli większość czy tłum chce inaczej, krzyczy inaczej, oczekuje czegoś innego. I dlatego rozpocznijmy ten dzisiejszy dzień właśnie od takiej modlitwy, o mądrość, rozwagę i roztropność, byśmy zawsze wybierali to, co podoba się Bogu, żyli tak, jak Jego Słowo tego od nas oczekuje, byśmy podejmowali każdego dnia mądre, rozważne wybory. A Pan Bóg na pewno będzie nas w tych decyzjach utwierdzał, umacniał, prowadził, dodawał siły i odwagi do życia z tymi decyzjami. Miłego dnia, dobrego dnia. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Do zobaczenia.